Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony, Jack. Witam się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy Dark Souls 3. Lecimy ukończyć DLC-ka, a co za tym idzie, także i być może całą grę, jeśli wszystko dobrze pójdzie. Udało się. No to akurat, prawda? Ktoś to was chyba to zostawił. Jako gest. Dobra, nie wiem co mnie czeka. Wziąłem sobie takie oto cuda. Plus boskie objęcia. Czy tam ochronę głębin. Nevermind. Otwieramy zatem. Niby nie mamy zakłócać snu Filianor. No ale musimy, jeśli chcemy ukończyć grę. No dobra, grę nie, ale jeśli chcę ukończyć DLC, to tak. Nie, nie, nie. Nawet tego nagle sobie wyczytał. Dotknij objętej skorupy. Patrzcie, rzeczywiście śpi. Okej. Co, obudziła się teraz? W ogóle, co to jest to, co nam pod okiem, widzicie? Tak, tak żyły je wystawały. I za ten sedry zerza pierścienia zajebiście pasuje do tego, co się dzieje, nie? O! Okej. Teraz co, to była iluzja? Czy co? Jest ognicho obok. What the hell? Gdzie my jesteśmy? Polognisko. Okej. Spoczynek Filianor. Dobra, ale wait. Ona była cały czas martwa i kiedy my dotknęliśmy tego jaja, to wyglądało jak jajo, tej skorupy, to my zniszczyliśmy iluzję? Czy my się teraz jakby przenieśliśmy w czasie? Patrzcie, to wygląda jak miasto pierścienia, nie? Tam normalnie mamy chyba Lothric, tam w oddali. Nie, tu jest Lothric, tam byłoby chyba Irytel, czy tutaj Anorlondo. Ale przez to wygląda, jakby poszło w diabły. To kto? Teraz jesteśmy jakby na szczątkach miasta pierścienia. Filianor, help me, please. The Red Hood is come to eat us, to eat our dark souls. Oh, czerwony kaptur mówisz, czyli pewnie Graal, czyli to on będzie final bossem. Ojej. No on na pewno zginie, no to skróćmy jego cierpienia. Filianor, help me. Nie, bata, on by nie... No, znaczy w sumie... Nawet jakby tam doszedł, no to by nic nie zdziałał, bo Filianor ewidentnie nie żyje na oko od co najmniej kilku lat. Chyba że liczymy to pod boską, powiedzmy, akcją, no to może nawet od kilku wieków. To wie. Bo ciężko to powiedzieć. My teraz jakby się przenieśliśmy w czasie, czy tylko zniszczyliśmy iluzję.
Zagnisko czy wiadomość? A nie, to zasyw na ekranie. Dobra, ale to wygląda ewidentnie jak wielka arena. Tylko jeszcze nie widzę bossa, nie? Zobaczmy, czy mogę gdzieś tu dojść dalej na przykład. To teraz wygląda jak kurde ten, nie? Ja, wiecie, jak ta pola lodowe w Eleum Lois. Albo ta plaża na przykład w Lies of P. Przy tej katedrze. Ja się mogę zawsze szybko cofnąć do Ognicha i powrócić tam. Ale to jest chyba taka jedna wielka zamknięta lokacja, mi się wydaje. Dalej nic nie ma. To ewidentnie te takie wydmy, powiedzmy, wyznaczają granice, dokąd możemy iść. Znaczy iść. Dojść właściwie, a nie iść, bo iść to sobie mogę gdzie chcę. Dobra, ja przyszedłem stamtąd. Kurde, czekaj, czy Shira się tu znajduje? Wiem, że gdybym nie ukończył jej questa, czyli nie zabił Midira, zanim bym tu przyszedł, to wtedy stałaby się wroga i gdzieś by mnie tutaj zaatakowała. Ale quest ukończyliśmy. No po prostu, jakby staliśmy się w stosunkach przyjaznych, myślę, nie? Więc pytanie, czy Shira gdzieś się tutaj pojawi? Oj, chyba nie. Idziemy od razu po bossa, co? Kolejne trupy tu są. 4, 5, 6, 7, 8 trupów. A nie, 7 trupów, jeden jeszcze dycha. Ale chyba długo to nie zajmie. O, jest Grael. O kurde, urósł trochę. Tam go widzieliśmy ostatni raz. Handed over that thing, your dark soul. For my lady's painting. Hej, kurde! Rycerz niewolnik. A Grael, nie Grael! Dobra, to co? Z czego Graelem zostałem? To mi się trochę udzieliło z tymi goblenem. Prawdziwe imię Thresha to właśnie Grael. To pierdoliło. Jak się krwawienie spodoba, to moje pytanie. Okej, to był fuks. Ale mam miecz, może udało się go parować. Wojdzie też tam jest, nie? Dobra, mogę mu nabijać kwotę, na spokojnie. Ja to go ładnie trzepię. Bo niestety nie trzepię mu tyle, ile ja bym chciał, żeby trzepało. Minus. Uks. Rozrzucimy sobie to szczerze światło słońca. Musimy znaleźć czas, żeby to testować. Niestety. Dobra, weź się! Okej, to jest doskokiem. Dobra, to nie daje ochrony fizycznej, więc ja to odpuszczę. Co? O, jak sobie ty poradzisz? Nie zdążyłem wykastować nawet. Dobra. Seriously, wcisnąłem unii. O! To ciekawe. Dobra, nie powiem, mi się to zabolało. Ja, co ci się stało, ty tak żeśmy się panie dogadywali i podpowiedzi mi zostawiałeś, jak mam iść.
Teraz spudłowałem? Wow, teraz ładuję atak za rozbójnika, to prawa ja. Jak? Już powinien walnąć w tą glebę. To nic nie robi w ogóle. Zróbmy flaszkę. Dwie. No jakbyś tam błyskawica mi wypadzały. To jest taka testówka po prostu, nie? Nie tak źle. Z tego, a z tego? No też nieźle. Jebany cebl, kurwa cymbał, kropka exe. Wiecie co mnie troszeczkę niepokoi? Że na bank będzie jakaś druga faza. Bo nie ma bata, żeby final boss miał tylko jedną fazę. Oho, albo nawet nie będzie drugiej fazy, w sensie po walce, tylko w trakcie coś odpali. Jak widać, coś się odpaliło właśnie. Oh. Is this the blood? The blood of the dark soul. Halo? Co się dzieje? Co jest? Coś takie bulwy zrobiły? Czemu ma nagle miecz dwuręczny? To taki wielki! Dobra, poproszę Divine'a. Taką flaszeczkę. What? Co to się od Janie pawliło właśnie? O, jasne, pewnie, odpalę sobie jeszcze kurzą automatyczną, czemu nie? Serio jeszcze dostałem? No come on! Mam podwójny unik wykonać, żeby to nic nie zrobiło. Kramy. Bucha temu zbiłem, tyle dobrego. Niestety nie mam się czym leczyć. Dobra, mogę się wyleczyć cudem właśnie. Go! Czy mnie zmieniłem dzwonek? Muszę mieć czas, żeby to wykastować, on go raczej nie da. Na tyle. Kramy. Zaś kusza. Dobra. Jest! Zdążyłem. To są obrywałem, ale trudno. Ups. Dobra, spróbuję go sparować, bo jestem ciekawy. Ma miecz, więc powinno się dać. No jak się da, to za późno. Teraz w ogóle. Ta, jasne. Weź to jeszcze raz wyciągnąć. Znowu bym leczenie potrzebował, tylko daj mi to skastować. Kurde, w ogóle chciałem atakować zamiast się zrobić. O, okej, okay. Ja w pokoju. Przypadkowo, ale udało się, to najważniejsze. Chciałem się wyleczyć. Jak duża jest ta arena, takie moje pytanie? Że po całej tej miejscówce mogę się z nim bić? Prawda? Okej, okay. Nie trafił mnie, ja jego też nie, ale co to źle? Chodź. Czy nie? Wymieniłbym sobie broń na naginatę.
Dobra, mogę raz tylko sobie odświeżyć skupienie, mianowicie w tym. Okej, zdążyłem trafić. Sobie raz odświeżyć skupienie. Nie wiem co to było i nie wiem czy chcę wiedzieć. O super, jeszcze pioruny! Super, Gael stał się jakimś piorunem, czy innym Zeusem. Dawaj, czas. Okej, okay. Dostałem, ale zdążyłem się też. Dobra, dwie ręce. Dobrze. Okej, okay, nie jest źle, nie jest źle. Nie dobrze. To było debilne miejsce, żeby tego użyć. Teraz próbuję powiedz tutaj, uciec od niego w stanie. Ale goni mnie na bardzo zapięcie. Jak uda się go zrobić za pierwszym razem, nie, to będzie naprawdę śmieszne. Na peru nie ma. Okej, zaś to ładuje. Kurde, myślę, że oj, 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 nie ma mnie tu, nie ma mnie tu, znikam stąd. A dawaj. No kurde, nie da mi teraz tylko stawić leczenia. O, woda, może teraz? No kastuj! Tam, to może jeszcze użyć tego błogosławieństwa. Super. A może spróbuj po prostu już napalać tylko z dystansu, co by na to? Czegoś masz te pioruny, nie? Ale nie, potrzebuję kurczę, bo się wbije najwięcej mocy. No, da mi to wielkie leczenie, już. No kurde, serio jeszcze trafił! Wow, nie wierzę, że uda uniknąć. Czekaj, to muszę go mieć na widoku. Gdzieś tam. Okej, jak biegnie, to spoko. Biegnie, chce biegnie, jeszcze to lecie. Wow, co?! Możesz się teleportować?! Dlaczego?! Dlaczego?! Dlaczego się może teleportować?! Wow, ładowane ciosy wzięły mu tak mało. Naprawdę, oj, nie, 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 wyjdź, wyjdź! Jezu, się sam w koziruk się zapędziłem teraz. Mam jakąś broń inną? Freedom. Nie! Chcę teraz używać leczenia? Nie, ale na pewno sobie regenerację będzie. Jakby się sprawdził na nim ten tnący go. Nie, to nie jest stale szybkie tak wpływane. Nieważne. Do tyłu. Naprawdę nie chcę się... Nie chcę zginąć po tak dobrej walce. Leci, zaś to. Dobra, leć. Okej, to był plus. Dawaj, bo tu będę miał szansę, żeby wykastować leczenie. Musiałem akurat wejść menu. Nikt tego na spokojnie. Będę menu. Nie uniknąłem. Dlatego wiecie, jak jest problem. Mi się zaraz skończy skupienie. I nie będę w stanie w ogóle już tego leczenia używać. Nie trafią mi się prawie 30 przypadek. Dobra, nie. Mówię sobie na ginaty jednak. Ona jest dobra. Zresztą nie powiem, wolałbym jakąś ripostę zrobić, nie? Bo to jest ten problem, że nie wiem, czy się da! Skupiłem się z moim w ogóle coś na ekranie działo, nie, nic idzie. Szybko. O jasne, jeszcze się... Kurde, to się już od razu tego leczenia, bo mi cholery nie zdążyło wykorzystać. Na oko mam na jeszcze jedno takie leczenie. Tylko. Ile? 69, tak. Mam równo. Znaczy równo. 65 potrzebuję, żeby to wykasować. No ale wiecie co.
Dlaczego ten płaszcz może mnie jeszcze atakować, no? Ej, serio! Zrobiłem unik, nie powinien to w ogóle trafić. Okej, teraz się trochę przeraziłem i tak na plecy przeszedł. Oj. To było moje ostatnie leczenie, niestety. Do z czegokolwiek, on ma tak mało zdrowia! Tego specjalnie nie wykorzystam, nie będę próbował, ale wiele z tego nie ma. Ładowany cios? Dobrze. Jak będę musiał, to tak po jednym ciosie będę to robił, nie? To czekać i jeden cios, to był mocno ładowany. To powinno wystarczyć, żeby to załatwić. Brawo, masz jeszcze jakieś genne pomysły debilów? A, super! Masz, kurwa, po takiej walce dałem się zabić jak skończony idiota! No kurwa, nie wierzę! A taka zajebista walka była! No ja pierdolę, nie wierzę, kurwa! No już widzę typa, który tak odziany pójdzie na niego i po prostu zrobi jeszcze... No, jeszcze Hitler go zrobi, nie? Bo co? Bo ludzie tak robią. Dobra, co by tu jeszcze wziąć? Może no Dachi? Czy nie, bo krwi takie sobie było. Kurwa, no nie wiem co brać teraz. Może włócznie Ornsteina wezmę? Wezmę włócznie, tutaj. Mod króla? Nie, nie bardzo. Maczeta też tak sobie. Może te parę ogromnych mieczy? O, miecz Loriana? Albo zbezczeszczony wielki miecz? Można może podpalić na chwilę, nie? Dobra, to jeszcze wezmę jako ten. I miecz Blasku Księżyca też jako taki zamiennik. Dobrze, okay, rozumiem. Ja od razu triggeruję walkę. I mój gość jest gdzieś tam. Ale patrz, jak biegnie do mnie. I dostałem prosto w ryj. I to jeszcze tym jego mini specjalnym. Wow, masz jakieś genialne pomysły. Dobra, dajcie mi go sparować, bo jestem prawie pewny, że się da. Teraz to naprawdę walnij jeszcze raz za późno. Czy za wcześnie. Znowu. Dwa razy powiedziałem to. Powiedziałem co zrobiłem i dokładnie to zrobiłem, no. Zajebiście. Tak, pewnie, blokuj i specjal nie do zablokowania. Gratulacje. Okej, to było wyszło ładnie. O, a tutaj byłem idiotą. Jeszcze większym. No ja pierdolę, nie wierzę! Kurwa, dwa stosy załadowałem w tak debilny sposób!
rozkoszy, czyż mi się koni normalnie. Naprawdę mogę go walnąć tym specjalem w pełni? Gdyby się odpaliła cała druga faza, jak miał ile zdrowia? 75%? To nie ma połowy. Daj. Zdążyłem. Szczęście. Jedna klacha. Dwie. Lubiłem kurwa unik, ja mam to wyjebane oczywiście. Brawo ja! Broni oczywiście nie zmienię, bo jestem wybity. Pewnie spam tym teraz, kurwa! Dobra, szybko zmieniaj to na wielki miecz. Pontyfika, może on będzie lepszy. Myślę, że zmieniłem przez przypadek, kurde... Cud, cię może się nie zmienię. Trzaskającego głowy. No już myślałem, że nie oberwa ani jeden. I co? Oczywiście musiał oberwać trzeci. Proszę, druga faza jeszcze nie zaczęła. Ja mam dwa estusy. O, jest druga faza. To już znamy. Dwie łapy. Za... Znamy. Ale no, oparto na tak samo jedzie mi lepiej niż poprzednio. Umiarkowanie lepiej. Tron zatrzymał większość. Nie tu, nie tu, tu na dół. Kasy. Dobrze. Książę, co to było? Silne ciosy, żeby spowić, dobra. Jak się zastanawiam, dlaczego nie podpala to ostrza. Spec. Brawo ja. Cyk. No. Let's go. Palimy. Nie żyje! Teraz wstrzymuje mnie strzał w głowę. Nieważne. Dobra, ale to jest ogólnie spoko opcja. To spróbuj z wielkim mieczem blasku księżyca. Dobra, żeby nie było takiego chaosu z czarami. To tak, to out, to wszystko out. To też. Włócznia błyskawic, wielka włócznia błyskawic i wielkie leczenie. Jedyne czary, jakie mnie będą interesowały w tym starciu. Skrzynia dobytek. Mogę od razu schować to wszystko. Jako alternatywę wziąłem sobie jeszcze jakiś inny wielki miecz. Może wielki miecz błyskawic z Lodrik. Ogromny miecz oparów, czy ja to chcę. Może tego tupnięcia, nic więcej. Miecz Loriana ewentualnie, bo jego mogę tak fajnie zapalić w trakcie walki. Zobaczymy, który będzie dobry. Oczywiście walkę pokażę wam tylko finalną. No może no pierwszą i finalną, ale... Zobaczymy, może do trzech razy sztuka, kto wie. Ale nie jestem ciekaw, czy naprawdę mogę go sparować, nie? Tego nie mogę. Nie rozpaliłem się. Ale zawsze darmowe leczenie. Się użyłem w dobrym momencie. Czyli na przykład teraz. Jest! Idealnie! Idealnie! Spudowałem, nie za daleko.
To ubije mało niestety. Szybka zmiana. Rodrik. O, przerwał mu cios. To jest. To już dobrze. Flaszka. Pierwsza flaszka. Nie podejście już, już by to była chyba szósta. Pośpieszyłem właściwie, nie spieszyłem. Okej, po 400 na jeden cios, to jest nawet niezłe. No ej, zrobiłem unik! Dobra, ale akurat to mi na rękę, żeby mnie tak podrzucił. Czemu mogę się tak. Serio, typie? Serio? Za chwilę sobie włączy się skończone zdrowie i będziemy kurwa gadali inaczej. Flaszka. Okay. Zrobiłem kurwa unik! Rozjebię tą grę zaraz. Czy on może przestać tym spamić? Gościu! Ty się nie nazywasz Genichiro! Nie na ile go trzepie ten miecz, a na ile te błyskawice. Do tyłu. Dobra, flaszka tym razem. Masz kochany pasikonik, nie? Ha! Unik! Dobra, te dwa ciosy powinny mu przerwać tego. Przerwać jego atak, cokolwiek by tam załadował. Na około 1-2 ciosy i powinna być też druga faza już odpalona. Jeden cios. Dobra, ale wymieńmy sobie ten miecz teraz na wielki miecz Loriana. Zobaczcie, jak on się będzie sprawdzał. Bo ewidentnie go trzepnąłem ogniem, to biłem go za więcej. Źle. Ej, czysty fuks, teraz się obrażę, w ogóle nie dostałem. Okej. Panik? Czyli drugi atak. Dobra, stój. Co to jest w ogóle za atak, takie moje pytanie? Żaden postak jeszcze nie robił. Niczym. Nie było drugiego, nie przed drugiego partia czasu nie weszła, ale przed prawie cały. Za prawie 1000 jednym strzałem. Jest to nawet dobry. Za wcześnie unik. Raz, dwa! Drugiego nic nie zdarzył drugiego. Tu. Tu się wycofać zaraz do, za dół. No, ściągaj to. Lecz się. Nasz kolega jest zajęty. To jest ten specjal. Szczęście. Okej, okay, ale i tak zebrałem na pyski kilka sekund. W sumie duszę w ogóle, kurde. No jakikolwiek? Zebrałem wcześniej. Właśnie, zero. No! A tu jest chwyt jeszcze! Ta teleportacja. Okej, okay, good to know. Leczenie z tego tym razem. Zaskupujemy sobie skupienia trochę, ale tym razem z jednej flaszki, żeby nie zmarnować pełnego uzyskania.
Nie! Dwie ręce! Dwie ręce! No dawaj, pyk! Miecz się pali? Miecz się pali! Dobra, stój, 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 stój! Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu! Nie mam życia, nie mam życia, nie mam życia, nie mam życia! Nie mam życia. No tak, proszę, sorry, podaj się na podstawkę! Kiedy on wali dwa, kiedy trzy ataki? Dobra, już schować albo oddalić na chwilę i już lecimy. Dobra. Zaraz obok, ale to on to nie wystarczy. Jak za wiga mnie wziął? No ej, dopiero się tu wyleczyłem! Nie miałem skudę energii na umie. Ten pieśń Filowi jest zajebisty na to walkę. Dobra, moment, nie broń się, baranie! Wow! Uj. Teraz muszę zapalić miecz znowu. Znaś tego specjalnego. Nigdy tych kulczy. Nie, co to jest? Fajnie, że mi pierdolą przez ścianę. Dobra. Mam coś dla ciebie. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, do trzech razy sztuka, please. Troszeczkę. Ogień! Jest! Jest, padł! Jest! Trzeci z ognia zniszczony! Dobrze! Do trzech razy sztuka! Duszę rycerza niewolnika Gaela, krew mrocznej duszy. Miecz Loriana zrobił mi całą tę walkę, nie? Mua! Kocham tę broń. Na tę walkę to jest chyba najlepszy wybór z możliwych. Aż do piestusy, nie? Ja pierdzielę. Rozpalaj ognicho. 120 tysięcy za walkę, nie? Dobra, za trzecim podejściem. Żałuję, że nie mogę tego użyć, bo jestem ciekaw, jakby na nim te włócznie działały, no ale niestety to jest tylko do online. Dusza rycerza niewolnika Gaela, jedna z przesyconych potęgą spaczonych dusz. Skryty pod czerwonym kapturem, wędrowny rycerz Gael szukał krwi mrocznej duszy jako barwnika dla swego namalowanego świata. Wiedział jednak, iż nie jest czempionem i mroczna dusza najpewniej go zniszczy, więc nie liczył nadmiernie na bezpieczny powrót. Okej, okay, a ta krew to jest... tak. Krew mrocznej duszy. Krew mrocznej duszy sącząca się z rycerza niewolnika Gaela. Jego pani w Ariandel wykorzystywała ją jako pigment do stworzenia namalowanego świata. Kiedy Gael trafił na pigmejskich władców, odkrył, że ich krew wyschła dawno temu. Postanowił więc pochłonąć mroczną duszę. W sensie ich, rozumiem, mroczne dusze pochłonął i dlatego jego krew była taka, jest taka, a nie inna. Ale Jezu, właśnie to, Darosa, Chryste! Zdobyłem to dwa odcinki temu, nie sprawdziłem nawet opisu. Rosa młodej trawy. Mały, przezroczysty kamień niegdyś spoczywający na herbie młodej zielonej trawy. Ten półszlachetny kamień symbolizuje zaszczyt, jakim obdarzano włócznie kościoła po udanej bitwie i powiada się, że nieco zwiększa efekty ich błogosławieństwa ochrony. Efekt jest ciągły podczas trzymania przedmiotu. Okej, okay, ale w jakim sensie? Nieco zwiększa błogosławieństwo włóczni kościoła. Czyli rozumiem, też bardziej to jest do online, bo normalnie tego błogosławieństwa nie mogę otrzymać. Okej, okay, dobra, wróćmy sobie do kosy w takim razie. Czyli co, teraz jak rozumiem, muszę wrócić do właśnie Ariandel. Może tam na górę właśnie, do tego płótna, które tam było. Może tam. Bo wątpię, że ta babka będzie... What? Czemu tu jest wszędzie ogień? Może tak ma być? Nie wiem.
Zobaczmy, czy tutaj babka będzie. No jest. Pogadaj. Ashen One. Thy gift of flame has taken root. And Uncle Gale will soon bring the pigment. Pigment. Colored like the dark soul of man. I wonder if Uncle Gale has found it. The pigment. Colored like the dark soul of man. Okej, no znalazł, ale niestety nie przeżył. My thanks, Ashen One. With this will I paint a world. Please tell me thy name. I would name this painting after thee. O kurde! Nie mam imienia, podaj imię. O kurde. Dawaj, podaj my imię. Thanks. I will paint a world of that name. It will be a cold, dark, and very gentle place. And one day, it will make someone a goodly home. I wonder when I hope the new painting. My thanks, Ashen One. I will assuredly finish the painting for the cold one day. My thanks, I will. Kurde, akurat pominąłem dialog, który był unikalny. Szkoda. Kurde, czyli co? Kolejny malowany świat to będzie malowany świat rozpruwacza. Chyba że to bardziej chodzi o imię, nie tylko jakie gracz sobie wybiera, tylko imię w kontekście. Po co mogłem użyć teraz kurde miecza? Tak. Chyba że bardziej chodzi o imię, że wiecie, że teraz będzie malowany świat, ale na przykład popiołu czy coś takiego.